Dziś rano otrzymałem straszne info. Bardzo straszne info. Kończą się ponoć cegły. Ponoć nie będzie więcej cegieł. Kończą nam się cegły. Z czego my zrobimy mur? Straszne info. Muszę coś z tym zrobić. Halo, halo Antek. I co, gadałeś z ceglarzami? Tak jest, gadałem z ceglarzami. No i co Antek ustaliłeś? Co? Mają być cegły, jak nie to wszyscy do paki. Niestety, ceglarze są poza naszą jurysdykcją, nie możemy nic im zrobić. Wszystkim możemy, Antek, zrobić wszystko, wszystkim! No nie, im akurat nie. I on chyba w ogóle średnio zrozumiał, o co nam chodzi. No i generalnie rozmowa stanęła na tym, żeby może pan prezydent tam popłynął. Płynąć? Mam płynąć? Jak jakiś robol? Ja tu mam tym miastem rządzić, a nie pływać. Ale dobra, mur jest ważniejszy. Z tylu cegieł to my już dużo nie pobudujemy. Bo co z tego można sobie? Latrynę jakąś co najwyżej zbudować. Dobra, popłynę tam i załatwię te cegły. Tylko jakiś transport. Pierwszą ekipę nielegalnych imigrantów jeszcze jakoś udało się przemycić. Ale drugą to już nie wiem, to już nie przejdzie, to już nie ma szans. Słuchajcie chłopaki, dopływamy już do miejsca. Ale uprzedzam, może być ciężko. Jesteśmy u granic WTF City. Teraz musicie się jakoś przemycić. Tylko nie wiem jak. Myślę, że prezydent drugi raz już nie popełni żadnego błędu. Hola, 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 chłopcze na łódce. O nie, zauważył nas. Hola, 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 chłopcze na łódce. Czy to jest łódka? No, sam pan się kapnął, że to łódka. No, chłopcze na łódce potrzebuje tej łódki. Halo, halo, turyści. Halo, koniec wycieczki. Wyjazd mi stąd. Potrzebuję tej łodzi. Przejmuję tą łódź i proszę mnie wieźć do ceglarzy. Okej. Ej, nie ruszaj się. To się uda. Ale on chyba odpłynął. Cicho, nie ruszaj się, może nas nie zauważą i nielegalni imigranci się całkiem zimigrują z tym miastem, hehehe, nie ruszać się, nikt się nie rusza. Ej, ale oni już naprawdę odpłynęli i my tak samo łatwo weszliśmy, chyba możecie wstać. Do czego to doszło, żeby sam prezydent musiał się fatygować do roboli, do ceglarzy, ale trudno, czasem trzeba się poświęcić dla dobra miasta, prawda? No to płyniemy. Temat jest taki. To miasto, o czym ten prezydent nie wie, potrzebuje imigrantów. Potrzebuje pracowników, mieszkańców i ludzi, którzy będą w tym mieście żyć, żeby ten serial żył, a nie był zwykłą wydmuszką. Wiecie, taką pustą, gdzie nic się nie dzieje. Prezydent nie wie o tym, ale ja to wiem, dlatego zadbam, żeby się zadomowili nasi imigranci. Halo, halo imigranci, tak jak mówili wasi koledzy, nie musicie się już bać. Możecie już wstać i udawać, że mieszkacie tu od zawsze. Nasz prezydent, jak widzicie, jest, no nie mogę mówić, że nieogarnięty, bo za takie rzeczy się idzie do więzienia, ale wiecie, tak ogarnięty w trochę mniejszej skali niż cegły, z których buduje mur. Więc udawajcie, że tu mieszkacie i zobaczycie, nic się nie kapnie. Także tak. Nie wierzę, że to takie proste. To nie może być takie proste. Nic nie było takie proste. Bilety na łódź było ciężej kupić, niż dostać się do tego miasta, co miało być najcięższe. To nie może być takie proste. Coś tu nie gra. Dobra, to tu są ci ceglarze? Chyba nie. Ale kurczę, całkiem ładny świat poza tym WTF City. Idę ich szukać dalej. Kurczę, zawsze myślałem, że to WTF City jest najpiękniejsze. A tu istnieje całkiem fajny świat poza nim. O, mam pewne przemyślenia, ale najpierw ceglarze. Kurczę, dostrzegłem, że świat poza WTF City też jest piękny, też jest cudowny. Czuję kilka rzeczy. Czuję błoto na butach jeszcze, ale czuję też, że muszę coś ważnego powiedzieć w moim WTF City. O, to akurat nieprzyjemnie. No, czyli pewnie tu będą ceglarze. O, widzę jednego! Dzień dobry! Powitać! Czy to pan jest ceglarzem? My cegły robimy ba! No dobra, ale czemu, skąd w ogóle problemy z cegłami? Czy pan nie rozumie, że potrzebujemy cegieł na tony? Potrzebujemy zabezpieczyć miasto! Panie! Coś pan! No powiedz coś! Jak miał 6 lat, to mnie cegła na łba spadła! Ta, ta!
taka zabawa była. Rzucał kto cegłę w górę i trzeba było policzyć do 5, a później wiać, bo cegła na łba spadała. Ja żem w rachunkach nigdy mocny nie był. Mówią, że głupi jestem przez te cegły. No dobra, zrozumiałem kilka rzeczy. Mam przemyślenia. Słuchajcie, chłopaki, trzeci raz to już nie przejdzie, ale spróbujmy. Po rozmowie z ceglarzem dostrzegłem kilka rzeczy. Mianowicie, że cegły są niebezpieczne dla zdrowia i psychiki, a ja nie mogę ryzykować zdrowiem i psychiką przede wszystkim swoim, ale i mieszkańców. Po niektórych, bo niektórzy już mają ciężko pod kopułą, ale niektórzy jeszcze coś tam mają pod kopułą i ja nie chcę ich zdrowiem i życiem ryzykować. Dlatego rezygnujemy z muru. Ale czuję, że coś muszę temu miastu powiedzieć ważnego. Halo, będę mówił teraz do tłumu, do mieszkańców WTF City. A wy co tam robicie? Halo, co tam robicie jeszcze? Co? Proszę wchodzić do miasta, a nie czekać tam, halo! No, od razu lepiej. Co to za dzisiejsza młodzież? W ogóle starszyzna, jak mówi, to trzeba słuchać, a nie na jakichś łódkach za miastem przebywać. Uwaga, mówię. Mur jest zbędny. Mur był błędem. Świat zewnętrzny jest piękny. Dlatego trzeba, żeby imigranci zostali na zewnątrz. On tak serio gada? Ale też nie możemy budować muru. Dostrzegłem, że mur był błędem. Także muru nie będzie, ale imigrantów oczywiście też nie. Na szczęście, dzięki mojej polityce, spójrzcie, nie ma w mieście żadnych imigrantów. Nie ma w mieście żadnych imigrantów. Mało tego, łódź, która przywozi imigrantów, spójrzcie, stoi pusta. Ta łódź stoi pusta. Jeżeli ktoś jeszcze raz zakpi z moich metod rządzenia, to pójdzie do więzienia. Koniec. Kropka.